W Brzeszczach 28 marca bieżącego roku odbyły się drugie otwarte zawody powiatowe w pierwszej pomocy o Puchar Starosty. Rywalizacja rozpoczęła się od 35-minutowego sprawdzianu wiedzy teoretycznej. Bardzo ciekawe były, szczególnie pytania były bardzo zaskakujące, ale były też bardzo proste. W miarę trudno, pytania zamknięte, ale w miarę trudno. Umiejętność pomocy drugiemu człowiekowi jest bardzo ważna, a najlepiej uczymy się praktykując. Ja bardzo się cieszę, że w powiatowym zespole numer 6 startowało 19 zespołów. Organizatorzy konkursu przygotowali scenki z udziałem młodych aktorów, którzy starali się odwzorować autentyczne zdarzenia wypadkowe. Zawodnicy mieli za zadanie udzielić pomocy przypadkowo spotkanej osobie. Stres nie był dobrym tutaj, nie był sprzymierzeńcem tych młodych ludzi. Szczególnie, że podczas udzielania pomocy zawodników zaskakiwały dodatkowe niesprzyjające okoliczności. Rzecz jasna, również wyreżyserowane przez organizatorów zawodów. Naszym zadaniem było zabezpieczenie starszego mężczyzny, który miał problem z oddychaniem, było mu duszno, było bardzo ciepło, miał problemy z sercem. Jakiś przypadkowy przechodzień chciał mu podać lek, jednak nie mogliśmy pozwolić, żeby ten poszkodowany je przyjął. Nagle on stracił przytomność, więc ułożyliśmy go w pozycji bezpiecznej i monitorowaliśmy oddech. Kilka sal dalej uczniowie musieli się zmierzyć z sytuacją, gdzie elektryk został porażony przez prąd. Mężczyzna leżał nieprzytomny. Ratujący mieli do dyspozycji fantom do resuscytacji. Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono, więc tak naprawdę w sytuacji dopiero kryzysowej, stresowej, to jesteśmy w stanie ocenić, kto na ile może podejmować działania i faktycznie z tych działań się wywiąże prawidłowo. Szczególnie stresujący sprawdzian umiejętności polegał na opatrzeniu złamania otwartego ręki, któremu towarzyszył nieustający krzyk rannej kobiety. Musiałyśmy sprawdzić dokładnie, co się stało. Później się okazało, że jeszcze się zakrztusiła, więc musiałyśmy pomóc odkrztusić jej tą gumę. Niespodzianka goni niespodzianka. Przede wszystkim tu jest stres. Bardzo duży stres. Niektórzy po prostu zaczynają panikować, nie wiedzą, co się dzieje, ale najważniejsze jest spokój i opanowanie. I jeżeli nie wiemy, co chcemy zrobić, to najważniejsze jest poinformowanie odpowiednich służb medycznych. Nietrzeźwy mężczyzna przebity prętem. To najbardziej wymagający sprawdzian, z jakim zmierzyli się zawodnicy. Jego kolega, również znajdujący się pod wpływem alkoholu, też chciałby pomóc rannemu, ale ratownicy nie mogą dopuścić go do poszkodowanego. Po chwili mężczyzna dostaje drgawek. Edukacja pierwszej pomocy jest o tyle ważna, żeby osoby, które widzą nagłe zdarzenia, mogły do tego zdarzenia podejść prawidłowo, żeby się nie bały. Każda osoba, młoda, starsza, może się spotkać z sytuacją, kiedy będzie jedyną osobą zdolną do udzielenia pierwszej pomocy. Parę lat temu mieliśmy taki przypadek, że niedaleko szkoły zasłabł przechodzień i uczniowie z klasy realizującej właśnie innowacje ratownictwo medyczne udzielali pierwszej pomocy. Bardzo często niestety przechodnie reagują w ten sposób, że się boją podjąć jakiekolwiek działania. Na szczęście nasi uczniowie przeszkoleni potrafili to wykorzystać w praktyce i na to właśnie kładziemy nacisk. Chcemy, żeby nie tylko nasi uczniowie, ale również uczniowie z szkół podstawowych tą wiedzę nabywali. Poczynania zawodników obserwowali zawodowi ratownicy medyczni. Przede wszystkim ocenialiśmy bezpieczeństwo własne, ale również poszkodowanego, sposób, w jakim podchodzili do tego poszkodowanego, kwestie właśnie wychłodzenia, uśmierzenia bólu, odpowiedniej pozycji. Najczęstszym błędem stosowanym u młodych ludzi, właśnie takich udzielających pierwszej pomocy tutaj właśnie na tych zawodach, jest niedbanie o własne bezpieczeństwo, czyli nieużywanie rękawiczek. Wszystkie powtarzające się błędy zawodników zostały omówione w krótkim wykładzie. Współzawodnictwo wykazało, jaki typ człowieka nadaje się do zawodu ratownika medycznego. Jeżeli się nie boimy tutaj wyzwań, nie boimy się krwi widoku, nie boimy się igieł, nie mdlejemy na widok tych rzeczy, no tutaj jesteśmy jak najbardziej brani pod uwagę jako ten ratownik medyczny. Gdy nadszedł długo wyczekiwany przez uczniów moment, etatowa członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska wręczyła zwycięzcom puchary i medale. Organizatorami drugich otwartych zawodów powiatowych w pierwszej pomocy o Puchar Starosty był powiat oświęcimski, powiatowy zespół numer 6 szkół zawodowych i ogólnokształcących w Brzeszczach, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Centrum Szkoleń Ratowniczych w Limanowej i Biuro Kadr Medycznych w Katowicach. Dziękuję.